Wasze dzieci będą zamiast RedTube'a oglądały mój portal. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim Byli Sławni. Z okazji zbliżającego się Fame MMA przygotowałem dla was odcinek o Sylwestrze w Ardenze. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Sylwester Vardenga został jednym z najbardziej rozpoznawalnych youtuberów w Polsce. Zanim nagrał takie filmy jak Pies Pająk czy Trener Policji. Zanim zawalczył na Fame MMA z Kacprem Błońskim. Sylwester Vardenga urodził się 31 grudnia 1989 roku w Mławie. Ma młodszą siostrę. Jego ojciec zostawił ich, kiedy byli mali, i wychowaniem dzieci zajęła się matka, która prowadzi firmę transportową w ich rodzinnej miejscowości. Sylwek pochodzi z małej wsi, gdzie mieszkało poniżej 150 osób. Jego mama sporo pracowała, więc miał dużo czasu dla siebie. Młody Vardenga rzadko odwiedzał kolegów i z reguły widywał ich tylko w szkole, bo w trosce o jego bezpieczeństwo mama nie pozwalała mu oddalać się zbytnio od domu. Kiedy Vardenga był małym dzieckiem, to wszędzie było go pełno, jednak okres dojrzewania nie był dla niego przyjemny. Wyskoczył mu wtedy na twarzy trądzik i jego poczucie własnej wartości strasznie się obniżyło. Wycofał się wtedy z życia towarzyskiego, zaczął spędzać dużo czasu przed komputerem i grać w Tibie, w której chciał być najlepszym paladynem na serwerze. Kiedyś sprzedawał nawet przedmioty zdobyte w tej grze za prawdziwe pieniądze. W liceum był tak nieśmiały, że wstydził się nawet zamówić coś w KFC, nie wspominając nawet o rozmowie z dziewczynami, która stanowiła dla niego nie lada wyzwanie. Sylwek nie potrafił się na nikogo otworzyć, dopóki dobrze go nie poznał. To właśnie przez tą nieśmiałość w pierwszych filmach ukrywał swoją twarz. Mówi, że początki nagrywania były dla niego pokonywaniem własnej nieśmiałości. W szkole grał w RPG i był mistrzem gry na czacie oraz wymyślał historie oparte na japońskiej mandze Dragon Ball. Sylwester cierpi na cukrzycę, którą zdiagnozowano u niego w dość młodym wieku, przez co czuł się trochę gorszy od rówieśników. Po liceum poszedł na studia. Z początku próbował swoich sił na Uniwersytecie w Warszawie w logistyce, jednak nie mógł się tam odnaleźć. Przeprowadzka z małej miejscowości, gdzie wszyscy się znali, do wielkiej Warszawy, w której nie znał nikogo, była dla niego ciężka. Strasznie go to przytłaczało i ogarnęła go depresja. Nie pomogło też to, że w rodzinnych stronach zostawił za sobą swoją pierwszą miłość. W Warszawie mieszkał z siostrą, z którą strasznie się kłócił. W końcu Vardenga zrezygnował ze studiów logistycznych i wrócił na rok do rodzinnej miejscowości. Następnie znów wyjechał do Warszawy, tym razem ze swoją dziewczyną, gdzie zaczął studiować psychologię. Mówi, że studia te pomogły mu w walce z nieśmiałością, bo zrozumiał, skąd się ona bierze i mógł ją pokonać. Z początku plan był taki, że Sylwester miał przejąć rodzinny biznes transportowy, jednak ciężarówki za bardzo go nie interesowały. Sylwek mówi, że podczas studiów jego wymarzoną pracą było roznoszenie ulotek w stroju jakiegoś potworka. Mniej więcej w tamtym okresie Sylwester odkrył na YouTube znanego prankstera Remiego Gaillarda, którego filmy miały na niego ogromny wpływ. Zainspirowany Remim, Vardenga postanowił założyć swój kanał i zaczął publikować filmy. Było to dla niego wielkim wyzwaniem, ponieważ wciąż był jeszcze nieśmiałym chłopakiem. 30 stycznia 2012 roku w wieku 22 lat wrzucił swój pierwszy film. Wraz z kolegą przebrali się w nim za zawodników sumo i walczyli na środku ronda. Nie miał wtedy żadnego doświadczenia z nagrywaniem i montowaniem filmów poza krótkimi filmikami z rozgrywki z TV. Jego film dostał się na główną stronę Quake'a i w krótkim czasie zdobył ponad 140 tysięcy wyświetleń. Zdumiony Sylwester nie mógł w to uwierzyć i myślał, że to jakiś błąd na stronie. Po sukcesie pierwszego filmu kupił strój Spidermana za 80 zł i postanowił nagrać kolejnego pranka, który uzyskał ponad milion odsłon. Niestety film ten został skasowany z powodu naruszenia praw autorskich, bo Sylwek użył w nim muzyki z filmu Spider-Man. Mówi, że kilku profesorów chciało wyrzucić go z uczelni za filmy, które nagrywał. Jak mówi Sylwek, jego mama po obejrzeniu jego pierwszych filmów pukała się w czoło, jednak po odniesieniu sukcesu była z niego dumna, tylko mówiła mu, żeby swoimi filmami nie zrobił krzywdy ani sobie, ani nikomu innemu. Sylwek był na tyle pewny swojego sukcesu, że mając 5000 subskrypcji, wierzył, że będzie numerem 1 na polskim YouTube. Powiedział kiedyś Kubi Jankowskiemu z kanału Matura to bzdura, że będzie miał więcej subskrypcji niż nawet nie Krytyk, który był wtedy gwiazdą polskiego YouTube'a.
Filmy szły mu na tyle dobrze, że postanowił zająć się tym profesjonalnie i zrezygnował ze studiów psychologicznych na czwartym roku, żeby rozwijać kanał. Podczas kręcenia jednego z pierwszych pranków przebrał się za zombie i straszył ludzi. Wystraszona w ten sposób osoba wjechała przez niego samochodem w dwa inne auta. Vardenga bał się opublikować ten film i wstrzymał się z tym przez rok. Pierwszy raz na komisariat trafił po filmie, w którym wybiegł na Mistrzostwa Świata w skokach konnych przebrany za jeźdźca na koniu. Dostał za to wyrok 2 lat zakazu uczestnictwa w imprezach masowych. W 2013 roku nagrał film pod tytułem Police Trainer, gdzie udawał, że pije alkohol i uciekał przed funkcjonariuszami. Film ten zyskał duży rozgłos. Jego operator chciał być policjantem, jednak po tym filmie był prześladowany w szkółce policyjnej i Sylwester przekonał go, żeby porzucił ten pomysł. Jednak wśród policjantów Sylwek miał nie tylko wrogów, ale też fanów. Kiedyś został aresztowany przez funkcjonariuszy, jeden z nich rozpoznał go i kupił mu rogalika, bo wiedział, że jest głodny. W 2014 roku nagrał swój najbardziej popularny film, Pies Pająk, którym przebrał swojego psa za ogromnego pająka i straszył ludzi. Film ten szybko stał się międzynarodowym hitem i w kilka dni uzyskał kilkadziesiąt milionów wyświetleń oraz pokazywano go w telewizjach na całym świecie. Vardenga przyznał, że jego pies, Chica, zarobiła w kilka dni więcej niż on przez całe swoje życie. W 2015 roku Polskę obiegła wiadomość, że Sylwester spotyka się ze swoją obecną dziewczyną, która również prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, Moniką. Vardenga coraz rzadziej publikował filmy na swoim głównym kanale i powoli zaczął odchodzić od pranków. W międzyczasie coraz bardziej zaczął skupiać się na swoim drugim kanale o nazwie Królestwo, gdzie obecnie komentuje poczynania innych twórców na platformie YouTube. W okolicach 2017 roku wprowadził się do domu, który kiedyś był burdelem i zdarzało się, że odwiedzali go panowie, którzy szukali tam usług, nie wiedząc, że biznes przeniósł się gdzieś indziej. W jednym momencie na tym jednym piętrze 6 panienek mogło przyjmować klientów. W 2018 roku w wywiadzie u Prokopa przyznał, że uważa, że w jakimś stopniu cierpi na depresję. W innym wywiadzie mówił, że nagrywanie pranków jest stresujące i po nagrywkach jest w stanie przez 15 dni nic nie robić i leżeć w łóżku. Mówił też, że bardziej szczęśliwy był, gdy zaczynał swoją karierę na YouTube i dążył do swoich celów, niż gdy już udało mu się je osiągnąć. Wspominał też kiedyś, że chce zostać politykiem i dostać się do Sejmu, a innym razem, że jak skończy z prankami, to chciałby rozkręcić w Polsce branżę porno. Jak już nie będę kręcił pranków, to chciałbym w końcu w Polsce zrobić dobrą branżę porno. Wasze dzieci będą zamiast RedTube'a oglądały mój portal. Polskę stać na dobrą branżę porno. Już w 2018 roku rozważano jego udział w Fame MMA, gdzie miał bić się z Danielem Magikalem, jednak w końcu do walki nie doszło i ostatecznie jego debiut w sportach walki przyjdzie nam oglądać już 6 marca 2021 roku, kiedy to zmierzy się w oktagonie z Kacprem Błońskim. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Napiszcie mi w komentarzach pod filmem, o kim zrobić kolejny odcinek.